Cześć, witajcie. Cześć, cześć. Pamiętacie telefon Konrada? Taki dziwny smartfon w formie klapki. Taki smartfon, ale jednak feature phone. Opowiadaliśmy wam już o nim, także sobie obejrzyjcie ten filmik, ale wracamy do tematu, bo jest kolejny problem z takim telefonem. Znaczy z takim, no ogólnie z telefonami, które mają LTE, ale nie do końca. To znaczy, o co tu chodzi? LTE to jest transmisja danych. Natomiast, aby transmitować głos, przy wykorzystaniu LTE potrzebne jest coś, co się nazywa VoLTE, czyli Voice over LTE. Nie każdy telefon, który ma LTE, ma VoLTE. Po prostu. Tak jest już. I normalnie to działa tak, że w momencie, znaczy powinno to działać tak, że nawet jeżeli jesteśmy zalogowani po LTE, a przychodzi do nas rozmowa, a nasz telefon VoLTE nie obsługuje, to powinien sobie przejść na przykład na 3G zestawić połączenie. No to mój przykład mojego telefonu pokazuje, że to nie zawsze działa. Rozwiązaniem było po prostu wyłączenie LTE, korzystanie z sieci 3G. No co powiedzmy sobie szczerze, w starszym telefonie nie boli jakoś tak bardzo, tak? Wcale nie boli. Nie, trochę boli, MMS-y mi strasznie wolno idą. Ale to właśnie to nie jest wina telefonu, tylko tego, co jest tematem naszego dzisiejszego filmiku. Otóż sieci 3G są wygaszane przez operatorów, chyba w zasadzie wszystkich w tym momencie. Ale dlaczego? Moi drodzy, to jest coś, co się nazywa refarmingiem sieci. Otóż operatorzy ustalili, że z połączeń w 3G korzysta coraz mniej użytkowników, a pasma zajmowane przez 3G są potrzebne chociażby dla sieci LTE i wyłączą 3G, a w to miejsce wstawią nadajniki LTE, tak w dużym uproszczeniu. Po prostu będzie więcej i lepiej. Tak, no bo to jest związane z tym, że no, pasmo radiowe nie jest z gumy. No jak sobie weźmiemy takie radio zwyczajne po prostu tam w samochodzie czy gdzieś, no to zobaczymy, że pomiędzy jedną stacją a drugą jest jakiś tam odstęp i ono mniejszy być po prostu nie może, bo będą na siebie wchodziły. I dokładnie to samo jest z kanałami włączności komórkowej. No po prostu, no jeżeli na jakimś paśmie jest 3G, no to nie ma 5G na przykład, tak? No i operatorzy stwierdzili, że po prostu, no pewnie jakby dostali przydział dodatkowych pasm, to by, ale nie dostali, więc muszą kombinować. Szyją z tego, co mają po prostu. I dlaczego akurat padło na 3G? Bo moi drodzy, 2G musi zostać. 2G musi zostać dla tych najbardziej podstawowych usług, czyli tekstów i głosu, i dla jeszcze niektórych już bardziej specyficznych zastosowań, bo na przykład niektóre sieci monitoringu też wykorzystują łączność 2G, no ale niestety też czasem 3G też. No i co wtedy? Trzeba by było sprawdzić, czy właśnie taka specyficzna sieć, z której korzystacie, czyli na przykład wasz domowy monitoring podłączony do na przykład jakiejś przedpotopowej Nokii. Znaczy Nokii jak Nokii. No, czegokolwiek bardzo przedpotopowego. Znaczy nie przedpotopowego, Adam, nie, to nie jest tak, słuchaj, modemy GSM-owe, które nie obsługiwały LTE, a obsługiwały 3G, to jeszcze normalnie były w ofertach sklepów właśnie komputerowych czy jakichś innych, nie wiem, z 2 lata temu widziałem, były po prostu, tak, ponieważ dlaczego? No do większości zastosowań 3G było w zupełności wystarczającą siecią do sterowania jakimiś tam rzeczami. No 2G to już powiedzmy, no niekoniecznie, ale 3G w zupełności wystarczało. Dopóki tam się nie chciało multimediów transmitować, to były zupełnie wystarczające przepustowości. To po pierwsze. Po drugie, no zapotrzebowanie na takie połączenie właśnie przez modem GSM-owy przeważnie było gdzieś, no nie w mieście, nie tam, gdzie można dociągnąć normalny internet po kablu. A w takich miejscach często, gęsto z LTE też bywało średnio, w związku z czym no, nawet nie było sensu tam pakować po prostu modemu LTE, bo i tak by działał na 3G. A ponieważ takie właśnie urządzenia do sterowania, takie modemy, to były przeważnie jakieś USB-owe urządzonko, ale były też routery na przykład. No, jeszcze terminale płatnicze niektóre mogą korzystać. O, właśnie, terminale płatnicze, to też się można trzeba zdziwić. Sprawdzić. Generalnie urządzenia nie będące telefonami, czyli właśnie jakieś sterowniki, jakieś coś, no mają, no nie ukrywajmy, dużo, dużo dłuższy czas życia niż smartfon. Tak, i tym bardziej właśnie musicie sprawdzić, czy to, z czego korzystacie, jeżeli chodzi o takie specyficzne sprzęty, przypadkiem nie korzysta z 3G, bo za chwilę wam wyłączą. Jest jeszcze jedna rzecz, którą musicie sprawdzić. Jak starą macie kartę SIM? Może się okazać, że w dużym uproszczeniu oczywiście, ale wyłączenie 3G przez operatorów może wymagać też konieczności wymiany karty. Jeżeli wasza karta jest
starsza niż 6 lat, to bankowo musicie ją wymienić na świeższą. To się nie wiąże z niczym, poza tym, że musicie iść do salonu operatora i zgłosić taką potrzebę. Po prostu może się okazać, że takie stare, naprawdę stare karty mogą też już nie działać w ogóle i na przykład właśnie stracicie chociażby dostęp do łączności internetowej. Czy w takim urządzonku, czy w jakimś feature-fonie. No, a tak właśnie, no, jeżeli macie smartfona takiego trochę starszego, to sprawdźcie, czy ma voice over LTE. Mhm. A jeżeli macie jakiekolwiek urządzenie, które korzysta z łączności bezprzewodowej, znaczy z łączności przez sieć komórkową, czyli właśnie terminal płatniczy, nie wiem, jakieś sterowanie bramą na działce, monitoring, cokolwiek jakieś takie tego typu rzeczy, to też warto sprawdzić. No to czy albo sami to sprawdźcie, albo zapytajcie jakiejś firmy, która wam to instalowała, bo możecie się po prostu zdziwić, na przykład przyjedzie się na działkę i się okaże, że bramy nie możecie otworzyć, nie? Tym bardziej, że to mają tak wyłączać jakoś chyba w maju. No generalnie sukcesywnie w tym roku po kolei. Akurat jak się sezon taki powiedzmy letnio-działkowy zacznie, to... No bo wyłączenia już trwają jakiś czas, także to nie jest tak, że nagle wyłączą całą sieć 3G w kraju, tylko po prostu trwa sukcesywna wymiana tych stacji bazowych. Jeżeli jeszcze rok temu powiedzmy korzystanie bez LTE z usług 3G było, no używalne, no wolniej to trochę chodziło, ale zupełnie dało się z tego bez rwania włosów z głowy, tak, prawda, korzystać. No to w tej chwili już w zasadzie nie. No, do tego stopnia, że nawet jak mi MMS przychodzi, to się po prostu mi obrazki nie wczytuje. Także zacznijcie od sprawdzenia przede wszystkim, czy wasze urządzenie, szczególnie jeżeli mówimy o nie smartfonie, wymaga wymiany. Po drugie, czy wasza karta SIM to również nie wymaga wymiany, bo na przykład ma więcej niż 6 lat. I po trzecie, czy wasz smartfon w ogóle obsługuje VoiceOver LTE, i w opisie filmu znajdziecie linki do stron operatorskich, gdzie tu możecie sobie sprawdzić, po prostu jest lista. I teraz uwaga, jeszcze jedna rzecz, na którą muszę wam zwrócić uwagę. Lista kompatybilności smartfonu z VoiceOver LTE u danego operatora to jest lista smartfonów sprzedawanych przez tego operatora. Może się zdarzyć, że smartfon kupiony na przykład luzem w supermarkecie u danego operatora z VoiceOver LTE nie zagada. Są takie przypadki. Szczególnie dotyczy to smartfonów sprowadzanych z zagranicy. No, ja mam taki przypadek. Wiadomo, dokładnie. I wtedy na dwoje babka wróżyła. Może wystarczy po prostu podejść do salonu operatora, żeby wam to skonfigurowali. Może wystarczy nawet pokierować się instrukcjami konfiguracji na stronie operatora. A może się okazać, że nie, bo nie i nie mamy twojego VoLTE i co nam zrobisz? Tak, no tym bardziej, że pamiętaj, że jeżeli mówimy o telefonach, które nie mają VoLTE, to prawie na pewno są to telefony, do których już nie ma supportu. Dokładnie, bo to są po prostu stare urządzenia. Także wiecie już, co robić w związku z wyłączeniem 3G w Polsce. A tak w ogóle to nie musicie się wcale tego bać. Dla większości z was nic się nie zmieni. Dla większości się nie zmieni, no ale warto wiedzieć, że takie coś jest, żeby właśnie, żebyś na przykład nie stał przed bramą do swojego własnego, do swojego własnego domku, kurczę, wiesz, na Mazurach, jak głupi, bo akurat wyłączyli i nie działa, nie? A my jesteśmy po to, żeby wam o takich rzeczach mówić, także subujcie nas, oglądajcie co tydzień średnio i oczywiście dawajcie łapy w górę i mówcie o nas swoim znajomym, przyjaciołom i tak dalej. Dzięki serdeczne i do zobaczonka. No, cześć.